Cieszymy się każdym dniem ze sobą, prawda, dziadu mój? Żeby być do końca uczciwym, bardzo trudne było dla mnie napisanie i przyznanie się do tego, że ja też w tym wszystkim, co się działo w moim zawodowym życiu przez ponad 20 lat, popełniłem sporo błędów. Jak ktoś jest egoistą, a pewnie 90% osób, które są rozpoznawalne, uważają, że robią coś bardzo ważnego w życiu, ten pierwiastek egoizmu mają rozwinięty trochę bardziej, to bardzo trudno jest im się przyznać do błędu. A ja wiem, że kilka błędów popełniłem. I ja sam siebie rozliczałem, usprawiedliwiałem z takich zachowań, dlatego że wydawało mi się, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i mamy wspólny cel. Dobro programu, to żeby ludzie dostali produkt najwyższej jakości, żeby o 19:00, rezerwując sobie 26 minut z 24 godzin swojego życia i spośród tysiąca różnych możliwości, fajnych, pójścia do parku, do kina, gdziekolwiek, poświęcić czas właśnie nam, faktom, że to usprawiedliwia właściwie wszystkie środki, które można stosować wobec ludzi, bo to jest najważniejsze. A usprawiedliwia? Nie usprawiedliwia. Dziś wiem, że podniesienie głosu, wrzask, wcale nie musi być odczytywane tak, jak ja to odczytywałem. Mhm. Jako wyraz najwyższej staranności, dbałości o to, żeby od 19:00 to wszystko naprawdę tak do siebie pasowało i było idealne. Żeby każdy stół tylko, był czysty. Żeby każdy stół był czysty, tylko jest odbierane jako zwykłe chamstwo. Wiedziałem, że kiedy padły te oskarżenia, najpierw takie zawoalowane, potem już wprost opisane z nomen omen, z moim nazwiskiem, to wiedziałem jedno, że nie będę mógł dalej być szefem faktów, ponieważ nikt, na którym spoczywają tak poważne oskarżenia, swojej funkcji normalnie w takiej sytuacji pełnić nie może. I najbardziej naturalnym ruchem, kiedy tylko wyszedłem ze szpitala, będąc jeszcze zresztą na zwolnieniu lekarskim i nie musząc tego robić, napisałem najpierw list do zespołu, z którym spędziłem 9 fantastycznych lat, z którymi zrobiliśmy najfajniejsze dziennikarskie przygody mojego życia. Tak. W którym im za te 9 lat podziękowałem, przeprosiłem za to, co było nie okej i powiedziałem, że oni muszą mieć swobodę pracy, a nie tłumaczenia się z zachowań prawdziwych albo nieprawdziwych swojego szefa. A potem oddałem się do dyspozycji zarządu i to było jedyne, co można było w takiej sytuacji zrobić.